Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś wraz z Dave'em i z Bolo będziemy rysować. Zobaczymy, jak pójdzie nam rysowanie. Bolo, czy ty umiesz rysować? Pistosik, ja nie umiem rysować, ale ja umiem rysować. No to mam nadzieję, że dzisiaj ci dobrze pójdzie. Dawidzie, ty umiesz rysować, ty jesteś tutaj prawdopodobnie czarnym koniem wyścigu, jak to się mówi, nie? Tak się mówi? Nie, no czarny koń wyścigu to ten, co jest najsłabszy. Dobra, nie, chyba ten, co jest najlepszy. Nie. To jak jest to jak się mówi na najlepszego? Nie wiem, no biały koń chyba, nie? No nie, chyba nie. Wtedy biały, ja na białym koniu. A, ale to nie, bo to wtedy mówi się o... To jest jakby w kontekście do jakiegoś króla, że na białym koniu wjeżdża, wiesz, taki dostojny. A jak ma być szybki, że na prostu szybko się dostać, to chyba był czarny koń. A dobra, nieważne, to nie ma znaczenia. Co mówiłeś? Ja bym konie powiedział, lecimy! No lecimy! No dobrze, to w takim razie pierwszy rysunek, który mamy się do zrobienia, to jest, uwaga, statek na morzu. Proszę bardzo, o, możecie Jezus. Rozpocząć rysowanie i zobaczymy, jak nam pójdzie statek na morzu. A więc tak, ja... Jak chcesz, dobra. Może być 16 na 16, może zrobić mniej. To jest twoja dowolność tutaj w tym temacie. I możesz sobie wybrać jak chcesz. Ja ogólnie troszkę potrenowałem, wiecie co potrenowałem? Wybieranie kolorów. W sensie, że mi coraz lepiej idzie, jak potrzebuję, na przykład teraz potrzebowałem brązowy, to już wiem, jak się robi brązowy. A przypomnij mi, co było zarysować. Statek na morzu. A, dobra. musisz się śpieszyć, bo wiesz, wiele czasu nie ma, nie? Dobra, zlecę szybko. O kurde. To wygląda... Dobra. Ja już kończę. Co, już kończysz? Nie, ja jeszcze mam dużo. Ja w sumie zrobię taką bardziej tratwę, bo ja za bardzo, no ja w rysowaniu widzowie, no to wiecie, jaki ja jestem, no. Fatalny, krótko mówiąc. Ty jesteś taki jak ja. O kurde. Mamy coś wspólnego, no, tak. Ej, kurde, ja zrobiłem lampę Aladyna, a nie statek. Ale to też git. Ale to lampę Aladyna, ale jak? Kurde, no taka wyspa, no nie wiem, jak się mam to wytłumaczyć. Zaraz zobaczysz, kurde. Dobra, to czekam w takim razie. O nie, jak ja to zwaliłem! Kurde. Co zwaliłeś, dlaczego? No, cały statek, muszę jeszcze raz go zacząć. To znaczy nie od nowa, ale jest taki jeden ważny szczegół, który mi się dobra. Nie podoba. Okej, okay, tak, to chyba dobrze mi to wyszło. Dobra, robimy jeszcze z tyłu jakąś wyspę. Dajcie mi jeszcze kurde czasu chwilę, bo... Spokojnie, no jeszcze nie kończymy. Jeszcze na chillu. Pomyliłem się troszkę. Tu jest jakaś wyspa. Zrobimy coś takiego, okej. Okay. Ajajaj, karamba. Dobra, no ja już mam chyba powoli... O, zrobię palmę. O, dobra. I zobaczę, w palmach to jestem wybitny w rysowaniu. Rysowaliście kiedyś... Ej, w ogóle mam takie pytanie. Czy wy, jak byliście młodsi, to się ty, Antek, w sumie teraz, to jest do ciebie aktualne pytanie. Czy rysowaliście? Czy lubiliście rysować? Ja dużo rysowałem i dawałem też rodzinie prezenty właśnie jako rysunki. Okej, okay, gratulacje dla ciebie. No, wielkie. No i dobra. Tak, no, z tego w ogóle śmiecy. Szacun dla ciebie. No, jesteś dobra. Mistrzem. Ja jestem chyba kursowy i ja jestem ready. Dobra, no ja mam co to jest? Kurde, co mi dobra, nieważne. Ja mam albo dorysuję jeszcze oczy temu ziomeczkowi tutaj, niech ma. Kurde, ale też dużo, kurde, rysuję ty. No bo ja jestem dobry, no to ja potrzebuję dużo czasu, no to nie jest takie, wiesz. Jakbyś był dobry, to byś to szybko zrobił. No ale to nie jest takie proste, no nie rozumiesz. Dobra, Dawidzie, my już skończyliśmy. No dobra. To jest właśnie. Chyba czas najwyższy na to, żebyś... Pokazał, co masz. Okej, w takim razie, Dawid, no dobrze, to jest... Miał być statek na morzu, ale u ciebie to... Znaczy, może dobija do brzegu, okej, nie będę mówić, czy to wygląda bardziej jak morze, czy jak jezioro po prostu. Ale jest, okej, mamy z tyłu ląd, mamy jakieś drzewko, fajny żagiel. Fajne, dobra. Co masz, Antek, powiedz. To jest tak, to jest właśnie ten jacht, nie? Aha, ale już rozbity, rozumiem. To jest Enderman, ta? Taka, nie, to jest ja. I właśnie tak wygląda. I po prostu to jest ten jacht, bo mój kolega, nie? No. On ma wujka i on ma taki jacht. Aha, a gdzie to jest przód tego jachtu? A ty tak wyglądasz? No, ale nie było innych kolorów, bo tu jest mało kolorów do wyboru. Ja, jest każdy kolor do wyboru. I suwaczkami się tam suwa i możesz mieć więcej wtedy. Jakimi waskami? No kliknij sobie w ten obraz i tam po prawej masz takie suwaki, nie? Tam masz napisane red, green, blue i alfa. O kurde, faktycznie.
No i tam masz kilka kolorów, no. Dobra, dajcie dalej. Dobra, następny obraz. Uwaga, teraz możesz się zrewanżować. Uwaga, druga rzecz do zbudowania to jest serwer Kidowice. Musisz zbudować serwer Kidowice tak, jak ty go widzisz, Antek, wiesz? Ale cały serwer, to jest nie do zrobienia. No nie, nie, po prostu musisz jakoś na obrazku zaprezentować serwer Kidowice. Jak to już jest twoja indywidualna, prawda, sprawa. Dobra, a więc zrobię coś takiego, a więc tak, robimy... O nie, nie tak. Co jest grane? Dlaczego mi się dwa suwaki przesuwają? Co jest? O. Antek, lepiej zrób to jakoś ładnie, bo będzie ban. Kurde, próbuję właśnie. O kurde, co jest? No właśnie, musisz zrobić dobrze, bo... Bo dobra, wiesz, no, my czuwamy nad sytuacją. Ładnie, wszystko czasy będzie... O kurde. Antek, co, nie idzie ci coś? Nie, po prostu mi się psuje, rozumiesz? No, nie chcę mi się rozumiesz. Rozumiesz? No ja rozumiem, Antek. To mi się psuje. Musisz dać z siebie wszystko. Lekko, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Ja dobra, tak. Ty. Dobra. Okej. Okay. Kto mnie przesuwa, kurde? Dobra, ja skończyłem. Co? Tak szybko? No. A co? No dobra, to czekaj, no bo ja dopiero narysowałem początek mojego obrazka. Ja jeszcze nie skończyłem. Kurde, no, czekajcie ty. Dobra, no muszę się pośpieszyć. Na co? W takim razie. Dobra, jeszcze jeden budynek i jestem gotowy. Co? Tak szybko? Wy to macie? Ja taki szybki nie ale jestem. Ale ja, wiesz, nie zrobiłem całego Kidowic, tylko coś, co mi się z Kidowicami kojarzy. Aha, no dobra, no ja właśnie, jakby, dobrze, bo takie było polecenie, ale... Ale ja... no dobra, nieważne, bo nie umiem myśleć i mówić równocześnie. Dobra, zróbmy tak. Ja mam pięknie gotowe. O, tak, to jest brzydkie, nie? Dobra, dziwnie to napisałem, to nie widać, co tu pisze w ogóle. Dobra, coś takiego i teraz, co mi się kojarzy tak bardzo z Kidowicą? O, wiem, uwaga. Zróbmy, tak, i tu jest takie coś, dobra, i teraz schodzimy z tym. Feel pyk. Dobra, no ja mam. Okej. Dawid ma, widzę. No i Bolo, co masz takiego? Czekaj. Jeszcze kończy. Czekaj, sekunda. Dobra, sekunda, to jest sekunda. Nie będę cię popędzał w takim razie. Już? No. Dobra. Już? Gotowe. Dobra, okej. Kidowice napisane, mamy... Dobra. Co to jest? Co to jest za budynek? Czekaj, nie odzywa się. To jest moja wioska, nie? Co? Twoja wioska. Okej. Okay. A to jest Dave. Okej, dobra, to rozumiem, ja? Dobra, Dave. No, takie na szybko, nie? Ale wiadomo, wszystko ten. Że w ogóle nie jest podobno do mnie. No jak, nie, oczy te same. A, oczy. No ja próbowałem tutaj zrobić nas, Dawid, razem z Kitcoinem na dole i na górze napisane Kidowice, ale no nie wyszło mi to tak jak chciałem. Trochę czas mnie gonił. No dobra, ale mamy to. Nie ma źle. No i tu oczywiście K, tak jak logo Kidowic, bardzo fajnie. Dobra, uwaga, kolejna rzecz do zbudowania. Dobra, kto wygrał, ty, bo według mnie... Ale to nie wiem, widzowie zdecydują, kto wygrał, ja nie chcę decydować. W sumie, no właśnie, ta. Żeby nie było przypału. No trzecia rzecz, dom na szczycie góry z balonami. To jest kolejna rzecz do zbudowania. Dużo rzeczy, no, dużo w... Dobra, góra to ja umiem dużo zmiennych, jak to się mówi. Co jest grane? O nie, ty jakiś koleś chodzi. Co są? Weź go, bo on chce ode mnie. Co chce od ciebie? Co to jest? A, no patrz, jaki kurde debil. ale czemu od razu go wyzywasz? Za to, że... Niewidzialny ty, kto tu jest. Dobra, ale to ty rysuj, to jest najważniejsze, a nie ten. Ale kto nas planuje? Czy ktoś nas ukradnie zaraz? Nic z nas nie ukradnie, to jest po prostu gość, nie bój się o niego, on nic no nie dobra. Zrobi. No dobra, tak było. Oby tak było, no będzie tak, zobaczysz. Dobra, a więc tak, tutaj dom. Dobra. To miał mieć balony? Dom z balonami, no. Taki, oglądaliście odlot? Tak. No, to coś w tym stylu. Obco się naoglądał bajek z młodszą siostrą i teraz, kurde, odcinki nagrywa. Ale właśnie nie, właśnie nigdy z siostrą nie oglądałem tego filmu, po prostu... dobra, powiem wam szczerze, jak wymyślałem te rzeczy. Napisałem sobie to w czacie GPT. Nie. A co to jest? Ale co? Dało ciekawe rzeczy. Jaka łatwizna! Ale co, mamy fajne, ciekawe rzeczy do zrobienia. Oczywiście to nie tak, że ja brałem co tam napisało, tylko wybrałem te ciekawsze. Bo mieliśmy na przykład wazon z kwiatami też. No ale to uznałem, że nudne. Zobacz, kurde. Kruszyłem się, łaso.
Ale jest niebo, zarysuję. Okno, drzwi. Możesz niebo, no, możesz, ja dorysowałem też niebo. Zróbmy tak, dobra. To jeszcze zmniejszymy na tym i robimy... Kurde, ja żałuję, że ja to takie małe zrobiłem, bo dało się to zrobić o wiele lepiej. Dobra. Ajajajajaj. Dobra, no chyba mam. Dobra, powiem ci, Bolo, że my mamy bardzo podobne, tak szczerze mówiąc, z zamysłem, nie? To wygląda, nie? Jak jakiś zmysłach. Jak co? Jak jakiś zmysłach, kurde. No po prostu to jest góra. To jest góra, ale u ciebie też to fajnie wygląda. Ej, fajnie to zrobiłeś. Fajnie z balonami, tak. A zobaczymy, co tutaj będzie miał, bo Dave tutaj widzę, że przedłuża czas, kombinuje. Szuka, no, to jakieś takie okay. Ale kurde. Nie, no fajne. Ja ogólnie za mało mamy... pikseli sobie wziąłem, bo ty sobie wziąłeś mniejsze. Ty 64 wziąłeś, nie? No. No, ja 32 i właśnie to było ciężko, no, kurde, to balony. To jakiś clown. A ty, dobra, w ogóle, a ty co zrobiłeś, ty? Robisz 16 na 16 w ogóle. Co? On nie zmienia tych pikseli. Ale co? Nie, ale jak? bardzo fajne. Widzowie, możecie oczywiście ocenić, który obrazek wam się najbardziej podoba, a my możemy lecieć do następnego. Uwaga, tym razem mamy do zrobienia samolot w chmurach. Zobaczmy, jak nam wyjdzie zrobienie samolotu w chmurach, okej? Okay. Łatwe będzie. Myślisz? Bardzo łatwe. To spróbuj. Łatwe. Zrobić odpowiedni samolot w chmurach. Dobra. Ja się pokażę. Lecimy. Lecimy? Okay. Lecimy, zaraz robimy. No, powiem wam, że ja nie mam pomysłu, jak to zrobić. Samolot jest takim trochę wyzwaniem, szczerze, bo... No. Jest go ciężko tak uchwycić. O, ja mam pomysł, O kurczę, ale mam, dobra, to będzie dobre. Kurde, bo my chcemy skrzydła zrobić z głupki. Ej, znowu chodzi do jakiś syp. To jest coś takiego. Weź go, kurde, sypsą. Ale dobra, nie przejmuj się nim. Patrz, on nie robi. ja nawet nie patrzę, co on robi, bo ja się skupiam na tym, żeby fajnie narysować. Dobra. To samo, no ja też. Dobra, tak. I teraz pyk, pyk, pyk. Kurde, by w tym Minecraft się dało to przybliżyć, te... Ja to tak muszę delikatnie robić. Dobra, mam kurde skrzydło, kolejne i kończę. A kurde skrzydło. Dobra, to są moje chmury. No, daj, zgubka. Specyficzne, jeszcze zrobię słońce. Ja tak nie robię. Dobra, no, mam samolot w chmurach. Okej, ale gdzie są chmury? Jak nie, są chmury, czekaj. To te białe? To są chmury? Czekaj, dam sekundę. Skończę, ale nie śmiej się jeszcze. Dobra, bo, nie śmieję się. Bo ja jeszcze nie skończyłem. Dobra, no to jak wy jeszcze robicie, to jeszcze coś tutaj pokombinuję. Zrobię na dole takie coś. Dobra. Okej, fil, pyk. Dobra. Dobra, więc coś kurde, takiego. Ale mi to tak jakoś dziwnie robi. Dobra, no, ja mam. Ja mam chmur jedynie, ale ja nie będę robić chyba chmur. No dobra, no to chociaż samolot, nie? Samolot to już było wyzwanie. Ja wam powiem, że ja nie miałem pomysłu, jak zrobić ten samolot, ale naszła mnie taka wena i wydaje mi się, że mam dobrze wymyślone. Ej, dobra, to jest mega ładne. Ej, dobra, Dawid dobrze zrobił też samolot. Dobra, nawet lepiej niż ja chyba, bo ja zrobiłem takiego... Czemu on tak ładnie zrobił? Ja te chmury są tak brzydkie, ale ja na szybko chmury mam, ciężko. Dobra, ale jest. Ale dlaczego ty zrobiłeś obramówkę na chmury? Być wystarczyło zrobić białe plamy po prostu. No bo chmury są... Zabrać pasz, zabrać filtr i zrobić... Zrobiłbyś ale tak. Ale one się brudzą, jak leci samolot, to jak się brudzą? Chmury się brudzą? Chmury się nie brudzą, ty pijesz. Chmury się nie brudzą, dobra. Dobra, dawaj, Antek, ostatnie mamy. Teraz mamy do zrobienia magiczny miecz trzeba zrobić. To będzie ciekawe, dobra, robię tak. Zróbmy go na tle po prostu takim, niech będzie. I robimy tak. Dobra, najpierw nie... No, oby. Tego ci życzę. Dobra, tak. Robimy coś takiego. Okej. Okay. To jest rękojeść, tak zwana, widzowie. Nie mylić z... nie wiem z czym. Nieważne, dobra, robimy tak. I miecz zrobimy... Magiczny miecz. Z czym mi się kojarzy magiczny miecz? No dobra, zróbmy... Dobra, wiem, nie z Hobbitem, no. Wiem, znaczy, no właśnie, można by było tak powiedzieć, że z Hobbitem. Powiedzcie w ogóle, że ja wczoraj zacząłem sobie oglądać Władcę Pierścieni znowu. A ja tego nie widziałem. Ja tego też nigdy nie widziałem i nie zamierzam, nie? Dla mnie to jest takie nudne. Dla mnie to jest super film. Widzowie, możecie powiedzieć, co wy o tym sądzicie. Plaki takie, że to szok. Dobra, to jest bardzo dziwny miecz, który zrobiłem. Ale okej. Zróbmy tak i teraz...
No nie, czemu mi się to rusza? O, dobra. Dobra, coś takiego. I lecimy tu jeszcze. Lady! Dobra, okej. Dobra, ja chyba mam. Mi się wydaje, że ja mam ten mój cudowny miecz. Jak już? I to jest koniec. Co? Ej, dobra, no powiem ci, Antek, to nie jest wcale takie złe, no ciekawy magiczny miecz, nie? Ja mam taki, to jest Lightning Sword. Kurde, no, wiem. Wiesz, co to znaczy Lightning Sword? Nie wiem. To znaczy, że to jest miecz do krojenia sera. A jest taki miecz? Jest, no i to jest magiczny miecz. Ale dobra, czekaj, a czemu wy zawsze rysujecie te ładniejsze rysunki? Od ciebie ładniejsze chyba, dlatego, no, że mamy większe doświadczenie życiowe, wiesz? A Dawidzie, co ty masz? Kurde, takie beznadziejne, bo nie zdążyłem do tej za mało czasu, kurde, na zrobienie fajnego miecza. No to też jest dobre, że wbity w coś, no. To wygląda jak jakiś ziomek w kapeluszu. No, ziomek w kapeluszu, a pokaż twoje, ty! Ty zrobiłeś, kurde, nie, jakiś flamaster. Lizak. Wygląda jak miecz w tym gubku. Miecz, fajny miecz. Fajny nie, no fajne, fajne, fajne te rysunki. Nie, no powiem ci, Bolo, że jak trochę poświszysz, to myślę, że będziesz już naprawdę dobrym rysownikiem. Czekaj, zobaczmy, twoje rysunki są najważniejsze, mieliśmy cię czegoś nauczyć. Czy się czegoś nauczyłeś? Zacząłeś od rysunku statku i poszło ci, no tak... No, tak w miarę ci poszło. Później miałeś zbudować kidowicę, no... Poszło ci gorzej niż tu, ale dobra. Czekaj, potem miałeś zrobić dom z balonami i tu muszę powiedzieć, że wyrzuci naprawdę fajnie. To mi się podobało, nie to ma mi się źle, podobało. No, nie ma źle. Później samolot w chmurach, też git. Myślę, że spoko. Jedyne co, to dobrze, że zostały zmienione te chmury na białe, bo te brudzące chmury Wiz, były ale dziwne. Jedynie, bo wymieniliście więcej podlasów. No ale mogłeś sobie ustawić. No ale ja się skapłem na sam koniec dopiero. No i na samym końcu zostawiłeś mniejsze te kwadraciki i zrobiłeś, prawda, fajny magiczny miecz. Nie, no wydaje mi się, że Bolo, nie jesteś taki średni w rysowaniu, więc wydaje mi się, że coś z ciebie będzie. Widzowie, wy oczywiście ocencie, jaki obrazek waszym zdaniem najlepiej wyszedł i kto powinien wygrać ten odcinek. No i tyle. Trzymajcie się do następnego razu. Elo!